dobry, dzień dobry, dzień dobry, wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Usiądę. W kolejnym filmie art żurnalowe. To nie są herstorie, jak widać w opisie, to jest po prostu art żurnal. Kończymy zeszyt. Zrobiłam dwa ostatnie wpisy. Mamy październik, więc wpisy są halloweenowe. I chciałabym je oba naraz, że tak powiem, pokazać. Następnym art journalowym y, filmem y, będzie przygotowanie notesu art journalowego do tego, żeby on takim, wiecie, fajnym zeszytem był. Czyli będziemy robić okładkę. Mam już wybrane wszystkie elementy, które na tą okładkę chciałabym mieć, y, więc pewnie za tydzień będziemy robić po prostu okładkę na żywo, live, y, nie live, film i nie na żywo. Ok, dobra. Już y, zakręciłam się swobodnie, więc mogę przejść dalej. Tak jak powiedziałam, y, dwa ostatnie wpisy to są wpisy halloweenowe. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj bardzo dużo fajnych rzeczy. Przede wszystkim mamy maskę: to jest ta maska, i te duże pająki, czyli maska z tymi dużymi pająkami, to jest maska od y, Scrapkate i ja nie mam jej tu przy sobie ale będziemy ją jeszcze wykorzystywać do halloweenowej kartki, więc tam ją dokładnie pokażę. Tutaj jest wycięta na kalce taka straszna pani i są występowane pajęczyny, a zamiast chlapań są wszędzie maleńkie pajączki. Tutaj e, chciałam zrobić tego nie będzie pewnie widać, ale chciałam tutaj zrobić e, wyembosowaną tą pajęczynę na taki E, biały kolor i to jest, to mogę akurat pokazać, bo mam pod ręką. E, puder do embossingu, agateria, ale jaki to był kolor, to niestety nie wiem. Mm, diamentowy pył. To się nazywa diamentowy pył. I to rzeczywiście diamentowy pył e, jest. Bardzo ładny jest ten puder. Ja nie mam po wielu pudrów, nie jestem embossingowa ale y, jakieś tam ze cztery kolory pewnie mam. Więc tak wygląda mój pierwszy wpis do Art Journala z napisem y, od Crafto. Nie bój się. Te stempelki i te małe y, pajączki i ten duszek to są elementy, które przyszły w happy mailu od Scrapgate i happy mail będzie chyba trudno mi powiedzieć kiedy, ale jak już zaczniemy robić y, to co w z tych rzeczy, które przyszły w Happy Mailu mają być zrobione, czyli mini album taki Halloweenowy, to wtedy wam to pokażę i to będzie pewnie gdzieś tam e, listopad. Zajawka tego, co było w Happy Mailu, jest na kanale Ustrapkate, czyli dokładnie, co tam się w środku znajdowało. I u mnie na rolce jest gdzieś. E, chyba, gdzieś na rolce jest też e, taki mał, taka mała zajawka do tego Happy Maila. Fajne tam przyszły elementy, szczególnie te elementy do wycięcia. Będziemy ich też używać jeszcze w innej mojej pracy, bo jak zapowiadałam, no i muszę otworzyć kalendarz, bo przecież, że nie wiem, ale wydaje mi się, że to będzie 30. Nie, 28. 28. W tutorialach Izuni będzie kartka Halloweenowa i tutaj będę wykorzystywać te wycinanki i maskę od Kasi. Więc no to zobaczycie. No a to jest drugi wpis. Zaskocz siebie. To będzie dobry dzień. I to jest papier, który jest właśnie w tym Happy Mailu. No a tutaj. Pod spodem jest wszędzie wyembosowana nie wyembosowana, tylko wytuszowana ta maska z pajęczyną. Ten wpis, ten wpis pierwszy utrzymany jest we fioletach i czerni. No a ten jest utrzymany we fioletach brązie i czerni. No i tutaj mamy taką z tych dodatków happy mailowych wyciętą dziewczynkę. Tu z resztki tego papieru wycięłam jeszcze raz dodatkowy ten zestaw. Wybierzcie sobie miska, talerz, filiżanka. Tu jest jakaś pewnie, jakiś, jak, jakieś coś do przyprawy i dnia. A te butelki bardzo mi pasowały i bardzo chciałam mnie tutaj przykleić. I to są butelki z Vintage Sonata, z Craft O'Clock, wycięte z dodatków, które są na, na okładce. No i mój zeszyt się szczęśliwie skończył. Tutaj mam takie te strony lewe, to one są takie, wiecie, po macoszemu potraktowane trochę. Bo tu zawsze mi coś przebije, coś tam, nie? Ale no... Wiecie. Wiecie jak to jest, nie? Tu musiałam wyczyszczać e, ten pędzelek do, do tuszu, ściągać nadmiar tuszu, żeby nie robić sobie plan, plam w e, w tej mm, no, w tuszowanej masce, nie? Żeby, żeby plamy nie zostawały. Więc ta kartka lewa jest zawsze taka trochę po macoszemu potraktowana. No, a na tej prawej jest wtedy zrobiony wpis. Tak wyglądają dwa moje wpisy halloweenowe na miesiąc październik. Do Herstory jeszcze pewnie wrócimy, bo to pewnie jeszcze nie ostatni wpis halloweenowy do Art Journala, który planuję w tym miesiącu zrobić. Więc do Herstory wrócimy sobie pewnie gdzieś w listopadzie. Zobaczymy. Zobaczymy, bo te historie nie niosą się takich, jak ja bym chciała, żeby się niosły, ale no dobra. Zobaczymy co jeszcze z tego wyjdzie. No dobra, to na dzisiaj tyle. Żegnam się z wami ogromnym serduchem i do zobaczenia w kolejnych filmach, szczególnie tych żurnalowych. Pa.